zawodnik wykonuje ten rzut rożny, ponieważ on tutaj zasłania nam budka rezerwowych. No i teraz na długi słupek, ale tam była dobra, bardzo dobra okazja już na samym początku spotkania. Mamy pierwszy rzut rożny dla gości, jak rozwiążą to Słowianie. Ta granie na pierwszy słupek, tam zamieszanie pod bramką, ale piłkę pewnie chwyta Kiryl Kotał. Pewnie zaraz dowiecie trenera Chorwata, będą coś chcieli tutaj zmienić. Teraz świetnie w polu karnym znalazł się Wdowiak, odegrał do Grzelczaka, ten w doskonałej sytuacji, ale no i zablokowany ten strzał. Teraz cięte dośrodkowanie na Grzelczaka, ten głową uderza, ale po długim słupku kolejne dośrodkowanie na środek pola karnego. Tam wycofanie przed pole karne, próbował Puchała, ale piłka zablokowana, jeszcze gdzieś tam odbija się od Bogdanowicz. Puchała, Zwektała teraz, schodzi do środka na lewą nogę, dobre uderzenie i piłka tuż nad poprzeczką Kotału. No i co ciekawe, tam jest też pojedynek dwóch przyjaciół, bo teraz Bogdanowicz w polu karnym do piłki dopada Smektała. Z tego jeszcze Paradowski, niezła ta to uderzenie, takie zaskakujące uderzenie. No, tak jak ty powiedziałeś, Puchała, ojej, gdzieś ta piłka się tam odbija, Bilard, ale udało się wyjść z opresji, no i na szczęście dla Piasta Nowa Ruda w górę tabeli, no brak tych dwóch zawodników. I teraz dobra akcja przed szansą gospodarzy, uderzenie sprzed pola karnego, rykoszet i piłka mija światło bramki, ale już ta piłka wraca na połowę gospodarzy. Tutaj bardzo dobrze Kotowicz puszcza Stępina, sędzia puszcza, Stępin uderza, pięknie Kotału tutaj w bramce wyczekał krótko z bąkiem, ten ma kawałek miejsca, łamie akcję do środka, przekłada na prawą nogę. Odegranie i Dawid Bąk, w dobrej sytuacji, ale świetnie. Mamy jeszcze jedną okazję, Kotowicz, poprawka. Ofiarnie tam obrońcy Piasta Nowa Ruda, ale skutecznie. Bogdanowicz szedł, tak? A pojawił się? Filip Olejniczak z numerem 27. Szansa dla Baryczy i jak z gol z najbliższej odległości. Mamy 1-0, akurat odnotowywałem zmianę. No tak, właśnie też nie zauważyłem, który z zawodników zdobył tego gola. No nie zmienia to faktu, że Barysław na razie wychodzi z opresji. Wśród gości bramkę zdobył Maciej Tomaszewski. Tak jest. Dobrze. Teraz dobre tutaj i mamy kolejną bramkę. Kapitalne tutaj dośrodkowanie i Bachta, tak? Jeżeli dobrze widzę, kapitalne. No mam nadzieję, że tym razem widziałeś, ja akurat się tutaj próbowałem mu zadowić. Gratulacje. Tak, więc Maciej Bachta, worek z bramkami, rozwiązał się. Ale pięknie tutaj to dośrodkowanie, świetnie znalazł się Maciej. W powiowym luzie mogą zagrać, no a Piast jednak gdzieś... Piast na musiku. Teraz znowu dobre dośrodkowanie tutaj, raz po raz. Całe szczęście, Radku, że to końcówka spotkania, bo słońce schodzi coraz niżej. Tak. Za kilka minut byśmy tutaj teraz dobra akcja, Piasta prawym skrzydłem. Rewers, pole karne, ale jest jeszcze okazja. Sobczyk, bardzo dobra silne decyzja, uderzenie. Dobra ta próba, siła była. Teraz Kotowicz, dwie ręce podniesione. Czyżby piłka na dalszy słupek? Tak, w środkowy sektor, tam idealnie jest to zrobił Tomaszewski, ale świetnie Kotału. Bo dwie bramki po gdzieś tam dośrodkowaniach, po uderzeniach głową chyba, tak? Bo... Tak, ale też dużo, dużo zamieszania wcześniej było przed tymi golami. Kolejna akcja, Kotowicz i znów Kotał. Boiska, Kotowicz płasko po ziemi. Udało się dograć do Filipa Olejniczaka. Olejniczak przepycha się tam z dwoma rywalami. Poprawka Kotowicza. Wojciechowski, pokoju mamy gol! Paweł Wojciechowski, naprawdę mnóstwo ożywienia wniósł ten zawodnik. Kotowicz z asystą. Mnóstwo ożywienia w szeregi Baryczy wniósł Paweł Wojciechowski. Mam wrażenie, że ten chłopak jest na całej połowie boiska. Radosław Salomon, P4P, z nami trener gości, pan Tomasz Chorwat. Panie trenerze, gratulacje, wygrywacie po tym finale Pucharu Polski, na pewno też tutaj przyjeżdżacie. No, ciężko się grało w tym słońcu, ale worek z bramkami rozwiązał się, długo było 0-0. Jak pan podsumuje przebieg gry i czy jest pan zadowolony z przebiegu spotkania?
Dzień dobry, witam serdecznie. No na pewno cieszę zwycięstwo przede wszystkim, bo w środę ciężki mecz, który gdzieś tam do końca, do rzutów karnych się ważył. Mimo wszystko wiadomo, że chcieliśmy kontynuować tą serię zwycięstw, przejęliśmy po zwycięstwo. W pierwszej połowie mimo dużej, myślę, przewagi optycznej, sporu sytuacji pod bramką rywala nie udało się strzelić. Przede wszystkim gdzieś tam byliśmy na pewno nieskuteczni, bo stworzyliśmy sobie ze 3-4 na pewno bardzo dobre sytuacje i tylko zabrakło skuteczności. W drugiej połowie gdzieś tam kontynuowaliśmy tą grę, natomiast no długo nie chciało wpaść, aż w końcu po jednym ze stałych fragmentów gry strzelamy bramkę i tak jak pan mówi, worek się rozwiązał, kończy się 3-0 i cieszy. Mówię, do przerwy już mogliśmy na pewno gdzieś tam schodzić z przynajmniej jedno-dwubramkowym prowadzeniem, natomiast liczy się to, co wpadło później i liczy się zwycięstwo. Trochę analogiczne spotkanie, widzieliśmy się w Prochowicach, podobnie to wyglądało, dużo więcej z gry mieliście, ale byliście mniej, powiedzmy, no nie tak skuteczni, jak pan by pewnie sobie tego życzył. Mam wrażenie, że dzisiaj klucz to jednak te zmiany, że jednak cztery zmiany, które pan przeprowadził, to cztery zmiany na dobrej jakości, no i tutaj mimo tego, że cały czas prowadziliście tą grę, to zaczęliście być bardziej skuteczni, no świetna chyba zmiana też Pawła Wojciechowskiego, który tam emanował spokojem z przodu, też to był jedną z bramek i myślę, że te zmiany były kluczem do sukcesu dzisiaj. Na pewno, myślę, że tak. Dobrze tutaj podsumował, że tutaj wchodził Paweł Bączek, który też był bardzo aktywny na skrzydle, tak jak pan powiedział, Paweł, który wprowadza dużo spokoju, gdzieś tam dużo też stara się podpowiadać drużynie. Jeszcze raz jedną z bramek. Filip, który dał dobrą zmianę, gdzieś tam brał udział przy pierwszej bramce, no i później sam strzelił bramkę na 2-0, więc myślę, że te zmiany były na pewno bardzo dobre i dały dużo jakości i przede wszystkim bramki. Czy waszą najmocniejszą stroną to są te gry bocznymi sektorami boiska i te dośrodkowania, bo dzisiaj no Bachta w tej drugiej połowie no to tutaj wbijał te piłki w pole karne jak mantrę, można by było powiedzieć, no i trzy bramki w zasadzie po dośrodkowaniach. Znaczy też taki był plan na mecz, bo wiedząc jakim ustawieniem gra przeciwnik, wiedzieliśmy, że w tych sektorach będzie zdecydowanie więcej miejsca, że tutaj będziemy mogli tworzyć przewagę, tutaj będziemy mogli grać 1-1, czy 2-1, czy na 2, więc udawało się faktycznie doprowadzać, czy to w pierwszej połowie, czy w drugiej połowie do tych sytuacji. No i cieszy, że tych sytuacji było sporo po tych dośrodkowaniach i najważniejsze, trzy bramki, ale tak jak powiedzieliśmy, taki był plan i fajnie, że udało się go zrealizować. Radosław Salamon, P4P, z nami trener Ulatowski, trener gospodarzy Piasta Nowa Ruda. Panie trenerze, do 65 minuty broniliście się dzielnie, było 0-0, a nawet tam raz stworzyliście dobrą sytuację. No wiadomo, że spodziewaliśmy się tutaj takiego meczu, że to rywal będzie dominował na boisku, no ale zabrakło, powiedzmy, 1/3 spotkania, żeby sprawić tutaj sensację. Jak pan podsumuje przebieg gry i czy mimo tej porażki może być pan zadowolony ze swojego zespołu, z jego postawy? To znaczy tak, zacznę od tego, że no tak jak pan mówił, spodziewaliśmy się takiego przebiegu spotkania. No, wiedzieliśmy, że rywal jest lepszy pod każdym względem, piłkarsko, fizycznie, no bo to wszystko idzie w parze ze sobą. Tak, no do pewnego momentu trzymaliśmy się, później troszkę tych sił zabrakło. No zabrakło też jakiegoś zdecydowania, no, ja przynajmniej ja to tak widzę ze strony bramkarza, szczególnie przy pierwszej bramce, a ona gdzieś, no jak to bramka dodała skrzydeł gościom, nam natomiast troszkę podcięła, bo uważam, że ta pierwsza bramka nie powinna paść, no bo przeciwnik przeważał oczywiście, miał swoje sytuacje, mógł strzelić to z innej, natomiast akurat z tej sytuacji uważam, że nie powinna paść. No szkoda tego, pewno w końcu i tak by ta bramka wpadła, natomiast no, tego typu błędy dobry przeciwnik wykorzystuje i wykorzystał je w pełni. Zgadza się. Taki trochę paradoks, bo do pewnego momentu mam wrażenie, że Kotało był najlepszym waszym zawodnikiem, bo bronił fenomenalnie. No faktycznie, mógł troszeczkę lepiej się zachować przy tej bramce. No ale takie porażki są wkalkulowane, tak? Teraz arcyważny mecz, walca o to, żeby uniknąć baraży, jedziecie do Bolesławca. Bolesławiec, który już skazany na degradację, może sobie pozwolić na luz. Wy na ten luz sobie nie możecie pozwolić. Jak ważne to będzie spotkanie w perspektywie walki o bezpieczeństwo w czwartej lidze? No bardzo ważne. No, oczywiście tam się tylko liczą trzy punkty i po te trzy punkty pojedziemy. No, wielkim
problemem w tej chwili już jest to, że nasz czołowy zawodnik Poświstajwo, który dzisiaj dostał żółtą kartkę, będzie wyeliminowany z 2 meczów, bo to jest jego 12 żółta kartka i to jest na pewno dla nas duży problem i nie wiem, czy nie największa porażka tego meczu, ponieważ no ta boiskowa była wkalkulowana. Po części oczywiście nie gra się i przestrzegałem zawodników, żeby nie potraktowali tego meczu jako taki, że mamy przegrać i koniec. Nie, oczywiście walka, natomiast no, mieliśmy brać pod uwagę to, że przed nami kolejne mecze, a kilku zawodników no, gdzieś tam groziła kolejna żółta kartka, w tym właśnie Poświstajwo, który najbardziej ucierpiał, no bo właściwie drużyna ucierpiała, no bo tak jak mówię, na 2 mecze wyeliminowany. Mecz z Bolesławcem to będzie dla nas przedłużenie, bo to nie będzie jeszcze rozwiązanie, natomiast zwycięstwo w meczu z Bolesławcem to będzie dla nas przedłużenie tej szansy utrzymania się bezpośredniego i no nie widzę tam innej możliwości jak tylko i wyłącznie 3 punkty. Natomiast zdaję sobie sprawę z tego, że nawet jak drużyna gra o te teoretycznie, to znaczy zwycięstwo czy tam punkty drużynie przeciwnej nie dają w utrzymaniu nic, no to na tym luzie czasami się gra lepiej troszkę niż z jakimś obciążeniem. No, z obciążeniem my będziemy grali, no ale no, na to trzeba być, grając piłkę, na to trzeba być przygotowanym. Albo często się gra o awans, albo o utrzymanie, także to jest kalkulowane. Panie trenerze, pozwoliłem sobie zajrzeć w telefon, bo wieści ze Świdnicy mnie dochodzą cały czas, więc tam Prawowiczanka wygrała z Polonią, więc jakby przeskakuje was też w tabeli, spychając was o pozycję niżej. 3 kolejki do końca, jest jeszcze 9 punktów do zdobycia, tak jak pan powiedział. Nikomu nie będzie łatwo, tutaj nikt nie ma z tej strefy barażowej, a jest w tej strefie 7-8 zespołów, w zasadzie można tak powiedzieć, walczących, więc każdemu będzie ciężko. Jeszcze wracając tylko do dzisiejszego spotkania, chciałem zapytać, bo w moim odczuciu jednak widać było te zmiany jakościowe w Sułowie, które zrobiły robotę. Gdzieś, no, wy opadliście trochę z sił. Wchodzą tacy zawodnicy jak Paweł Wojciechowski, który jeszcze niedawno grał gdzieś tam na najwyższych poziomach rozgrywkowych, nie tylko w Polsce, więc no, ta jakość dodana. Na ile kadra jest w stanie udźwignąć te 3 ostatnie spotkania, no bo grając w takich temperaturach, no nie jest to łatwe. No, to jest na pewno nasz duży problem. Tym bardziej, że no, mamy już z niewielkiej kadry kilku zawodników zostało kilku. Oliver Ćwikła nam już kilka meczów wstecz wyskoczył. To potencjalnie zawodnik, który mógłby nawet pierwszy 11 grać. No teraz Mateusz Sawicki. Ja liczę na to, że on wróci jeszcze w meczu w Bolesławcu. Wróci na pewno Krzysiek Mika, czyli nasz kapitan, który dzisiaj pauzował za żółte kartki. No jest to nasz problem. No dzisiaj weszli 3 zmiany, to weszli zawodnicy 3 juniorów. To 3 juniorów weszło i no 17-latek, 18-latek, 19-latek. Z jednej strony dobrze, to cieszy, no z drugiej no weszli, bo też nie ma kto wejść inny i troszkę też z konieczności. Ja jestem za tym, żeby młodzi grali, chcę, żeby grali, natomiast no chciałbym też tą kadrę mieć troszkę większą, a nie mamy.